Deus Ex Bunt Ludzkości to najnowsza część serii Deus Ex, której pierwsza część wydana została w 2000 roku na komputerach, a dwa lata później także na konsoli PlayStation 2. Bohaterem gry jest Adam Jensen, szef ochrony w siedzibie Sarif Industries, korporacji zajmującej się rozwijaniem technologii cybernetycznych na potrzeby wojska lub odpowiednio majętnych klientów prywatnych. Na nieszczęście Jensena nieznana grupa paramilitarna przypuszcza atak na budynek. Podczas walki Adam doznaje dość rozległych obrażeń, a jedynym sposobem na uratowanie jego życia jest cybernetyczna odbudowa ciała. Po powrocie do zdrowia bohater postanawia dowiedzieć się, kto i dlaczego zaatakował jego pracodawcę. Trzecia część Deus Ex to połączenie elementów RPG, strzelaniny z oczu bohatera oraz akcji. Wszystko osadzone jest zaś w cyberpunkowym Detroit w 2027 roku. Gra, podobnie jak poprzednie części, oferuje wiele dróg rozwiązywania napotykanych problemów. Można specjalizować się w byciu niewidzialnym, ogłuszać wrogów i zaciągać ciała w niewidoczne miejsca. Można także starać się przekupiać napotykanych ludzi w celu pozyskania cennych informacji. W ostateczności można także po prostu sięgnąć po broń. Biorąc pod uwagę całkiem niegłupich przeciwników, warto jest z rozwagą planować poczynania. Tego typu podejście jest niespotykane w wielu wydawanych dzisiaj grach. Fabularnie gra zapowiada się wyjątkowo interesująco. Historia jest jednym z motorów napędowych tej produkcji. W trzeciej części Deus Ex znacznie rozbudowano także elementy hakowania systemów komputerowych. Procedura jest dość złożona, a wciąż umykający czas bardzo mocno wpływa na emocje podczas łamania elektronicznych zabezpieczeń. Naturalnie, jak na grę z gatunku RPG przystało, znajdziemy tutaj także dodatkowy ekwipunek oraz obowiązkowo system rozwoju postaci. Ten drugi opiera się na odblokowywaniu kolejnych połączeń w ciele bohatera. Adam początkowo jest zbyt słaby, aby obsłużyć w pełni swe cybernetyczne okablowanie. Decyzja o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijał, zależy wyłącznie od gracza. Gra stawia na konkretne specjalizacje, tak więc najlepiej od razu sprecyzować, co się preferuje, czy jest to akcja, czy raczej ciche podejście. Pomimo, iż grafika nie jest czymś, co miałoby ustanowić nowe standardy w grach, jest bardzo klimatyczna i niewątpliwie charakterystyczna. Nowy Deus Ex Bunt Ludzkości zapowiada się nie tylko na bardzo udany powrót w stylu doskonałej pierwszej części. Wydaje się mieć szansę na stanie się jedną z lepszych pozycji wydanych w 2011 roku. Jak pisał Sławek Serafin, po zapoznaniu się ze wczesną wersją gry, świetnie się bawiłem, jak za starych dobrych czasów, gdy grało się w pierwszą część Deus Ex z wypiekami na twarzy. Wiele się zmieniło przez te lata, które minęły, a Deus Ex 3 nie tylko zachował tamten feeling, ale też dodał wszystko to, co nam nowego i lepszego wszystkie te lata przyniosły. Deus Ex Bunt Ludzkości ukaże się 26 sierpnia 2011 roku na PlayStation 3, Xboxie 360 oraz komputerach PC.